Rodzice bardzo troszczą się o swoje dzieci. Zapewniają im taki dobrobyt, dobrostan właściwie na każdym poziomie funkcjonowania. Dzieci mają wszystko, materialnie są zaopatrzone. Kiedy potrzebują uczyć się języków obcych, te języki są wykładane. Kiedy potrzebują jakiejś formy aktywności sportowej, również rodzice dowożą dzieci na zajęcia sportowe. Właściwie na każdym poziomie, zajęcia artystyczne i tak dalej, na każdym poziomie dzieci są zaopatrzone. Ale kiedy patrzymy na to, jak funkcjonują dzieci na lekcjach religii, to widzimy, że rodzice zaniedbują ten najbardziej podstawowy poziom życia, funkcjonowania dzieci. Jeżeli wierzymy w to, że człowiek został stworzony przez Pana Boga i że ma duszę nieśmiertelną, to oznacza to, że rodzice przede wszystkim są tymi, którzy powinni dbać o życie duchowe swoich dzieci. Dlatego, że to życie duchowe porządkuje każdą sferę życia ludzkiego. Matka Najświętsza i Święty Józef zadbali o to, żeby w pewnym momencie ofiarować, przedstawić Jezusa w świątyni, żeby powierzyć Go Panu Bogu. Myślę, że współcześni rodzice powinni pamiętać o tym, żeby zadbać o tę najważniejszą sferę życia swojego dziecka.